Hej! Cieszę się, że podobają Wam się nowe filmy i słuchajcie, dzisiaj przygotujemy przepyszną szarlotkę, o którą prosiliście na Facebooku, bo pokazałam tylko przepis wersji tekstowej. I to jest bardzo prosta szarlotka, taka, która wyjdzie każdemu, ale tak bez wyjątku. No dobra, to co? Zaczynamy od zrobienia kruchego ciasta i ono jest takie kruche, bardzo kruche. Aby było mi łatwiej, to sobie sypię do miski, ale możecie bezpośrednio na blat. Sypuję mąkę pszenną, taką zwykłą mąkę pszenną jasną. Dodaję do tego masło, do tego żółtka. I teraz tak, w tym przepisie będzie pianka i będą 4 białka, ale 2 żółtka. Z pozostałych dwóch, które Wam zostają, robicie kogelmogel. Albo coś innego, co lubicie. Dobra, dodaję żółtka do środka. Dosypuję cukier. Może być cukier puder. Oraz dosłownie szczyptę soli. Teraz to wszystko delikatnie mieszam, ale tak naprawdę to chodzi o to, żeby przełożyć na blat i to ciasto zagnieść. I teraz to ciasto siekam nożem, tak żeby masło było w jak najmniejszych kawałeczkach. Ja mam takie siekadełko. Ono jest całkiem fajne, ale jak nie macie, możecie spokojnie wykorzystać po prostu nóż. Chodzi o to, żeby masło było w jak najmniejszych kawałkach, ułatwi Wam to zagniatanie. To teraz po prostu zagniatam ciasto, aż będzie no, jednolite, tak? Nie będzie takiej mąki, po prostu jak wszystkie składniki się połączą. Nie za długo, naprawdę, tylko tak do połączenia składników. Słuchajcie, to będzie w ogóle taki prosty przepis na kruche ciasto. Ja to kruche ciasto bardzo lubię i ono jest takie, że nie musicie go chłodzić. Naprawdę. Jest bardzo kruchutkie. Nie trzeba go chłodzić, nic nie trzeba. A zaraz nawet pokażę Wam, że nie trzeba wałkować nic. Zwróćcie uwagę, że już powoli to nasze ciasto zaczyna przybierać jednolitą formę. Jeżeli uznacie, że gdzieś tam delikatnie nie chce Wam się złączyć, to możecie dodać, uwaga, dosłownie 1-2 łyżki wody, ale nie więcej. To jest tylko takie dodatkowe spoiwo, jeżeli zobaczycie, że no, gdzieś Wam trudniej się zagniata. I to jest taki fajny trik. Jak już ciasto jest takie jednolite, to teraz robimy tak, że 2/3 wykorzystamy na spód, a 1/3 na kruszonkę na wierzch. I teraz o co chodzi z tym ciastem? Tarka o dużych oczkach, ciasto i po prostu ścieracie sobie ciasto. Można je rwać, można je kruszyć. Jak bardzo ktoś chce, możecie wałkować. Ale o co chodzi? Zobaczcie, ścieramy i od razu to ciasto przenoszę niedbale sobie do foremki. Dlatego mówię, że to każdemu się uda, bo wiecie, nie musicie się martwić, że Wam gdzieś kruche ciasto się rozwali podczas wałkowania. I proszę, ścieramy. Bardzo proste, bardzo leniwe, spokojnie, na pewno, na 100% wyjdzie każdemu. Nawet jeżeli gdzieś Wam odpadnie większy kawałek, możecie go zetrzeć, możecie też niedbale wrzucić do foremki. Uwierzcie mi, to ciasto wyjdzie naprawdę każdemu i będzie pyszne, kruchutkie i nie będzie czegoś takiego, że wiecie, będzie na przykład twardy spód. O nie, w tym cieście jest kruchutki i fantastyczny i tak jak widzicie, bez żadnego chłodzenia. I zobaczcie, mam takie wiórki i je wsypuję sobie po prostu na dół mojej foremki. Można też po prostu sobie to ciasto tak skubać i układać, jeżeli ktoś tak woli, albo woli wyklejać. Nie ma w ogóle z tym problemu. Tutaj jest pełna dowolność. I teraz bardzo delikatnie dociskam, ale nie tak, żeby wyrównać, tylko po prostu, żeby ono złapało taką fajną też no, formę. Żeby te jabłka nam tam za bardzo potem nie przeciekały na spód, bo wiem, że nie każdy to lubi. Więc zobaczcie, nadal jest to taka faktura ścieranego ciasta, ale trochę udeptane. I teraz są dwie szkoły. Ja proponuję w dzisiejszej wersji taką, że z tym ciastem biegniemy do piekarnika i po prostu podpiekamy spód przez 10 minut. To nie musi być długo, chodzi o to, żeby nam delikatnie się, tak wiecie, zapiekł fajnie. Dlatego wstawiam i 10 minut, a my w tym czasie kroimy jabłka. I nie robię żadnych jabłek takich duszonych, ani tym bardziej nie wykorzystuję gotowych jabłek duszonych, tylko świeże jabłka. Po prostu kroję na mniejsze kawałki. One nie muszą być jakieś, wiecie, bardzo staranne, po prostu małe. Załóżmy takie. 4, 5, 6 jabłek, ile tylko macie ochotę. Jeżeli dodacie więcej jabłek, to po prostu ich będzie więcej w szarlotce.
proste. Ja dodałam dzisiaj 5 i tak zazwyczaj dodaję między 4 a 5 jabłek, też zależy jakiej mam wielkości. Do pokrojonych jabłek dodaję cynamon oraz dodaję trochę cukru. Ja dodaję cukier trzcinowy i to wszystko mieszam. Tego cukru naprawdę nie ma co dodawać za dużo. Ja go dodaję głównie po to, żeby jabłka lepiej puściły sok. I teraz zostało nam zrobienie pianki. Wlewam do miksera białka. Będę dodawać cukier w trakcie. Słuchajcie, ja dzisiaj dodaję cukier trzcinowy razem z cukrem pudrem, bo tak naprawdę mamy u nas w domu tylko cukier trzcinowy, ale możecie dodać biały. Moja pianka po prostu będzie ciemniejsza, więc też chcę Wam to wyjaśnić, dlaczego tak będzie. Ona nie będzie przypalona, tylko ona będzie już z zasady troszeczkę taka bardziej karmelowa w kolorze. Dobra, to co? Miksuję. Dobra, słuchajcie, piana jest ubita. Zobaczcie, ma być taka sztywna i w ogóle nic tam się nie rusza w niej. I teraz tak, mam piankę, mam jabłka. Dobra, ta moja foremka już zdążyła troszkę przestygnąć. Jeżeli macie gorącą prosto z piekarnika, to takiej nie łapcie jak ja. Nakładam jabłka na ten delikatnie podpieczony spód. Rozprowadzam je po całym cieście. Wyrównuję, tak żeby wszędzie było w miarę tyle samo tych jabłek. I na to, na te jabłka nakładam moją piankę. Zobaczcie, jak ona fajnie się trzyma. Widzicie? Zobaczcie, o, jaka sztywna, nawet się nie chce odczepić od mojej tej packi. Nie, tak nie róbcie. I teraz tą pianę tak delikatnie, słuchajcie, rozsmarowuję, tak żeby jabłek nie poderwać z dna. Więc delikatnie ją rozprowadzam po mojej foremce. Teraz ostatnie, co nam zostało, to ta jedna trzecia część ciasta i ją ścieramy na tarce. Znowu na tych dużych oczkach. Więc ścieram. Możecie bezpośrednio nad ciastem, ale jak sobie ścieracie tak na stole, na blacie, to łatwiej Wam jest równo po prostu tą kruszonkę rozsypać. Ona się fajnie zrumieni w trakcie. I teraz leci ciasto do piekarnika. Pieczemy tyle, żeby ta kruszonka się zrumieniła z wierzchu, czyli to akurat będzie tak około pół godziny. Zobaczcie, co ja tutaj mam. Szarlotkę. Jest jeszcze gorąca. Troszeczkę tylko dałam jej przestudzić się, żeby się nie oparzyć. Okej. Kroimy taką gorącą, pyszną, och, jako niezdrową, na ciepło. Ja tam najbardziej lubię szarlotkę na gorąco. Dobra. I zaraz Wam pokażę jakiś ładny kawałek. Tak jak wspominałam, ta moja pianka też ma trochę taki kolor właśnie bardziej karmelowy. Wiecie już dlaczego, dlatego że był cukier ciemniejszy, też trzcinowy. A teraz patrzcie na tą górzystą pianką. Widzicie, jak w ogóle paruje? Wow! Miam! O, to co spadło. Uwielbiam to kruche ciasto. Ja wiem, że to już jest słodkie, ale jeszcze posypuję delikatnie cukrem pudrem z wierzchu. Okej, no i co? Chyba przyszła pora na sprawdzenie, czy faktycznie jest dobra. A zobaczcie, jaka fajna pianka. Macie ochotę? No, poczęstujcie się. Jestem w 100% przekonana, że to kruche ciasto pokochacie tak samo jak ja, bo ono jest po prostu genialne. No i pianka, i jabłuszka. Pycha. Czekam na Wasze komentarze. Pa, pa!